Zapraszamy Państwa do wysłuchania 2323 odcinka powieści radiowej W Jezioranach. Mateusz, no przestań wreszcie oglądać telewizję. Idzie sobie pograj, poćwiczyć sobie troszeczkę. Boże, człowiek sobie może głos zerwać, a ten udaje, że nie słyszy. Hej, słyszałaś? A co? Ale się narobiło. Edek, dziś w południe w Klimontowiczach pożar się z Żarczyńskim. No, na noże poszli, jak go pchnął na samochód, to mu rękę złamał i już. Kto, komu? Kto, który, któremu? No Edek, Mikolajowi. A skąd tatuś to wie? No przecież mamusia jeszcze nie wróciła od Justki. Od Lepieszki. Przyszedł przed chwilą i duży głowę z przebudową tej swojej obory, no. No i opowiadał, co sam widział. Niby co? No, no mówię ci przecież, że Edek się pokłócił z Żarczyńskim, no. Wyzwał go od najgorszy, że zrobił z niego jakiegoś przestępcę, a potem zaczęli się szarpać. Mikołaj chciał wsiąść do auta, a Edek tak go popchnął, że ten upadł i rękę sobie złamał. Matko Boska, co się z tym Edzikiem wyrabia? Co w niego wstąpiło? A, napity był to raz, a pije nie od dziś. No pije, bo się nie może się pogodzić z tym, że go ze straży tak wysiudali. Na dwa Mikołaj mu pod Boga nie obronił. Tatuś, odbierze dobrze, bo ja mam mokre ręce. Nie mo... Kiedy nie wiem jak. No, no dobrze, no tatuś da. Halo? Tak, tak, to ja. No dobrze, pan poznał. No ale po co ma się pan fatygować, panie doktorze? Nie, to nie jest takie pilne. Dziękuję za pamięć. No tak, tak, ja jestem w domu. Dziękuję ci, Grzesiu. O. Dobra, to jak przyjedziesz, to pogadamy, dobrze. No, nie miała baba kłopotu. Kto to? Czy to aby nie doktor Starzyński? A skąd tatuś wie, że to on? No, mówiłaś, panie doktorze. No i co? Ma tu przyjechać? Po jako cholerę? No, bo masz pewną wiadomość dla mnie. A poza tym ja mówiłam niedawno, że od czasu tego trudnego porodu to nasza Malinka była ciurkiem wzdęcia. Czekaj, no czekaj. To ty do wzdęcia chcesz weterynarza ciągać? Mogła chapnąć zmrożonej lucerny czy jakiejś stęchłej paszy? No ale żal by było zmarnować taką dobrą krówkę. To przecież ulubiona krówka mamusi, nie? Ej, tam baby się mądrze, jakby wszystkie rozumy pojadły. Doktorka jej się zechciała zapraszać. Adam, a gdzie ty idziesz? No do obory. No a co to za papiery niesiesz? Plany, jak robiłem przebudowę. Lepieszka chce u siebie robić odprowadzenie gnojowicy i chce wiedzieć jak, co i za ile. Ja tam nie mam teraz głowy do tego całego zaburzaka. Nie no, no wziąłem o te rysunki, wziąłem o co mi zostały jeszcze po budowie. A, przygotuj się na wizytę. Czyją? No, tego doktorka. Starzyńskiego? A on tu po cholerę. A, to samo powiedziałem do Jolki, jak skończyła z nim gadać przez telefon. To ona do niego dzwoniła? I on do niej. Że się tu wybiera. Jolka gada, że niby względem tych wzdęć Malinki. Ty powiedz, Adam, to i... On i ona są tak blisko ze sobą, co? No, no, o czym ojciec mówi? No bo ona na koniec gada ci do niego, dziękuję ci, Grzesiu. No. Tak walnęła? Wielka sprawa, no przecież on bywał u półtoraków. Sama nieraz mi mówiła, że go tam spotkała, wielka mi rzecz. No, mogli przejść na ty. No może wtedy jak chciał ją uczyć jazdy przed egzaminem na prawko... Byle czego innego nie chciał. Jadamek! Jadamek! No chodźże tu, bo my tu już z lekarzem czekamy. No idę. A ojciec gdzie? No, zajrzę do Wandy. Może Edek już wrócił. Potem, co usłyszeliśmy od Lepieszki, to boję się, że Edek to może teraz do cala popłynąć. A gdzie Stefek porosz? No do Wandy. Boi się, że stryjek Edek już całkiem traci grunt pod nogami. No bo jak zaczyna się szarpać z władzą, głosi, że oni sami są złodziejami. Bo napity był, no panie się. I z władzą jeszcze nikt nie wygrał. Taka jest prawda niestety. A no to język nie ma kości, panie święty, a dzieci kości łamie.
Dziadku, no? Ja pokażę te plany, ale nie mam teraz głowy do gadania z lepieszką. Aj, coś mi się widzi, co lepiecha po tym ślubie to z miesiąca na miesiąc markotnieje. Dawniej taki ci był gadalny, jak baba po gocie. A dziś taki ci smętny, jakby go kto okradł. Tak. A nie za gorąco panu w tym kożuchu, panie lepieszko? Też gdzież? Ja by swoje pchły nosił, jakby ja kożucha nie odziawszy. A gdy czasem marzec tak się posadzi, że i dwa kożuchy oblec nie zawadzi. No dobrze, no to proszę zachodzić do obory, proszę. No. Aj, Bożęciu. Aż jutro pierwsza niedziela Wielkiego Postu. A ja przyszedł panu Jabłońskiemu głowę wydłużyć, a? No, nastąp się. O, tam chcę ten cielętnik wydzielić, no. No i miejsce dla krów zasuszanych. No, szanowny pan Jabłoński, to do przodu jak ten źrebak idzie. A co mnie na starość w jakieś tam tarapaty się pchać? Kanał gnojowy to nie żadne tam tarapaty, o. O, widzi pan? No. Tu. Jak rozbudowywałem kiedyś oborę, to z góry założyłem, że tu puszczę ten kanał, o. Aha. A i tu są szkice, bo najpierw było sprawdzane, czy są możliwości techniczne. Tak, ja pamiętam, jak tu stolarczyk z miny jakieś ci te wyliczenia robił, o, było. No bo musi być obliczona wysokość fundamentów i pomiar szerokości budynku między ścianami nośnymi, no. O, to ten odcinek, o. Widzi pan, ile ma szerokości w starej oborze? Ile pan ma? No, będzie tak z 5,5 metra. Albo ciut mniej. No przy szerokości 5,4 można wygospodarować jeden rząd, ale krótkich stanowisk dla krów, no. No! Nastąp się! No! A tu starczy długość, o. Tu długość 1,6. A wtedy da się wprowadzić prostą mechanizację, o. Taki wózek do zadawania pas. No i szuflę mechaniczną do zgarniania obornika można tu wprowadzić. No, toż na co panu Jabłońskiemu szufla, jak on ten kanał ma, a? No właśnie. Ja dałem kanał do samospławiania gnojowicy, żeby się roboty zbyć. O! I przykryty jest rusztem. A! Cholera, czasem się to zapycha, no. No dobra. Tu ma pan szkicę, proszę. Głębokość, szerokość i tak dalej. Pan się zorientuje pod kątem swoich parametrów, o. Ojej, człowiecze, jak ja się panu Jablonskiemu odwdzięczę. Daj pan żyć, no. Musimy chyba sobie pomagać, jak nam nikt nie chce pomóc, nie? Jasna rzecz, że ten kanał musi mieć wyprowadzenie na zewnątrz. Najlepiej przebicie wykonać pod ławą fundamentową. O, tu widzi pan? Aha. To jest robota w sam raz na wiosnę. A jak pan to już zrobi, to poczuje pan, jak panu w robocie ulży, o. Ojej. Bożęciu, tylko dla kogo ja to robię? No bo jak pomyślę, że ani Stasia, ani ten jej Mareczek to nijak do tej roboty nie wzwyczajeni, no to mnie wątroba do góry kopytami obraca się. Dla kogo ty, człowiecze, krzyż tak zginasz, jak nikt po tobie nie pociągnie? Jaki tu sens? No to co? Rozmyślił się pan? No pan to nigdy do końca nie wie, co... No co chcesz, co? Jadamek. A ty tylko mądry człowiek zmienia zdanie. Głupi nigdy, panie święty. Po kiego czarta ci te całe jakieś tam inwestycje, lepiecha, no? Po co ci? A cóż mnie czynić, jak Stasia mnie wciąż za uszami mrączy. Jak ja ślub wziął, tak wpadł ja w kalabanie i czort karty rozdaje. Ale mnie tam żona nie ma prawa nic dyktować w gospodarce. Taka jest prawda. Ot, pomorek, też mnie tu nie idzie tylko o ten kanał do gnojowicy. Co? Tylko o co? Aj, Bożęciu, jak ty na stare lata żenisz się, tak ty bierzesz nie tylko żonkę, ale jej znaczy się charakterek. No to z babami jest i czasem bieda. No,
Ale bez nich żyć się nie da. A dziadek to raz na tę stronę, a raz na drugą. No raz przestrzega przed tym, żeby wdowiec się ożenił, a drugi raz głosi, że lepsza sekutnica niż nikt. No, jakby tak dziadka słuchać, to w poniedziałek byłby człowiek za PiS-em, a we wtorek za PO, czyli jak się nie kręć plecy z tyłu. No i taka jest prawda. No dobra, to ma pan te rysunki techniczne, a ja tymczasem polecę się przebrać. No czekaj, to my chyba też pójdziemy z oboru, bo chciałem ci coś rzec, Polikarczyko, tylko te moje kulasy jeszcze. A ja także samo chciał coś Józefowi rzec. Bogiem, a prawdą to ja do Jabłońskich nie w sprawie tego kanału przykoldybał się, no. Tylko że o swoich tarapatach Józefowi słówko rzec. A ty wpierw ja ci coś powiem, Polikarp, bo ja żem ciebie w nocy widział. Ej, taż ja w nocy nawet za stodole nie wychodzę. No to, a ty we śnie żem cię widział, bo ja ci sen miałem o tobie. Ot pomorek, Bóg, wiara, sen, mara. Ało, niech no Józef gada, co i jak, no, a ty, bo Boże, nie będę ci snów rozpowiadał. No, czekaj, zajdziemy do mojej alkówki. Miodóweczki spróbujemy, to ci powiem, no. A niech no Józef tylko powie, co jemu przyśniwszy się, a? No ten, a gdy to było tak, tego samiuteńkiego dnia, com się wywalił. Oj, kulasa, żebym sobie przetrącił. Jeszcze teraz, jak się pomacam, to taką gulę tu pod kolanem czuję. Aha. I akuratnie, żebym na podwórku rozpowiadał, jakieś to mi się przyśnił. I w ten czas, żem się poślizgnął i tak. Ale żem na pysk poleciał. A sen o tobie to był taki. No. Szedłeś sepolem czy miedzą, no nie pomnę. A tu raptem atak. O czadzia, czy jak? Taś jaki atak? A gdy pszczoły cię obleciały. Cały rój. A tyś te pszczoły zaczął gnieść, rozgniatać, tam tak. No to widno, ja tylko bronił się. A ty jeszcze i ci powiedziane, kto zabija pszczoły, ten ci wielgachny grzech popełnia, Panie Święty. Bo pszczoły to dają przecież miód. Na wosk, na wosk do kościoła. No szepieku wilczy, no Józef Milep jakimś tam z nami duży, a ja mam gorszy ambaras. Słyszał Józef, co ten skorupa z Wólki uczyniwszy? A co ty raptem na tego krętacza żeś przeskoczył, no? O, taż to zdradna morda. Murmylo taki, że jemu też wstyd po prostu rękę podać. Słyszał Józef, że ten skorupa to Boga się zaparł? No to, no przecież to wstyd na całą gminę. A gdy on się przyznał, że te święte rzeczy, co je kiedyś organista przed Ruskimi gdzieś tam ukrył, to do tej pory, Panie Święty, na jego stryszku leżały. I on je tak przez lata wyprzedawał. No, żeb Józef wiedział komu, toż on by wiary nie dał. No, gościa prowadzę. No proszę. A gdzie ty idziesz, dziewuchna ty moja, żeś taka uszykowana? A ja to... Co dziadek mówi, że co? Uszanowanie młodej pani Jabłońskiej. Widzę, że ja chyba nie w porę. A dlaczego? A? Nie, no proszę. A pani elegancka jak na święto, ho. Ale gdzie tam? Nie ma powodu. Proszę siadać, tylko że tutaj w kuchni stół założony stolnicą z pierogami. Zaraz, a my do mojego kąta pójdziemy. No to chodź, lepiecha. Chodź, no. A co, nie zdejmie pan kożucha? Toż ja bez kożucha jak ta sobaczka bez zębów. Tak, no czekaj. Siądnij se tu,
A ja zaraz miodóweczki naleję. Napijesz się, Polikarp, to ci zaraz ta markotność przejdzie. No przecie widzę coś markotny, a przed tym swoim weselem byłeś. No napij się. Oj, no chyba, że ciut, ciut. Aby dla spokojności. No ale co ty tak? No chlust, chlust. I po wszystkim. Tak, miodóweczki, panie. No święty to się smakuje jak pannę młodą w noc poślubną. To jestaj ci rarytna wódka. A to nie byle ćmaga. Od pomorek. Hej, mnie w tu poruju. To już nic nie smakuje. No zanim żeś się obrzenił, toś nie był taki jak ten plaster gorczyczny. Oj, Bożęciu, człowiek chce sobie polepszyć, a potem widzi, że wziął nie wdowę, tylko koczerbichę jakoś. Ale... No ty jej darować nie możesz, co ona ci kazała konia sprzedać. I to razem z oporządzeniem jeszcze, co? Aj, nie to najgorsze było. A co? Nie dopuszcza cię w nocy, staruchu? Czy ja ogier jakiś, czy co? To co, nie, co to zdradziła cię kobieta? O tobie na, taś u niej dawno w piecu już nie palu. No tak, no to ci ta baba zrobiła, no gadaj. No. Ale mnie nie rozpowie tego Józef nikomu. No, bo tu o tego skorupę rozchodzi się. O. No dajmy się, ale kary Bożej na niego nie ma. No, żeby chłop nie oddał do kościoła tego, co kiedyś organista ukrył przed ruskimi. No, bo... To przecie nie tylko grzech, ale pfu, złodziejstwo, pfu, panie święty. Ale co ty możesz do tego skorupy? No? Nie uwierzy Józef, jakie baby mogą być zdradne. No. Staś akurat od skorupy za psi grosz. Jakieś ci świeczniki, obrazki, figurki święte kupiwszy. No a ksiądz proboszcz od kiedy już zambony wzywał, co by ludzie się za tym skarbem rozejrzeli, no? Od pomorek. Stasia, rozejrzawszy się i od Teofila jakieś różności za psi grosz kupiwszy. No ale, a na co jej to? O, dla niej wszystko, co da się sprzedać, to jest towar. A no. Ja onegdaj na stryszku, żem na to napatoczył się. O. No i co teraz? To oddasz? Toż ja w tu poru bezlitośnie kolowaty. No bo co? Oddasz? No to żonę jako złodziejkę przedstawisz, a? Nie oddasz? Wyjdzie żona. Jesteś tą złodziejką. A o, mądrego przyjemnie posłuchać. Od pomorek. I tak my wpadli w kalabanie, a czort karty rozdaje. O. Może herbatki się pan napije? A co ja widzę? Tu macie coś mocniejszego do picia. Aby dla... Tak dla spokojności. No, o, telefon. Halo? A, to ty. No jak twoje sprawy? No to niech on się wreszcie zdecyduje. No, wiesz co, odpowiada chyba też za to mężczyzna, prawda? Nie, nikt się o tym na razie nie dowie. O, tak, tak, oczywiście, obiecuję ci to. Halo? Marysia? Nie słyszę cię. Ej, kurczę, przerwałem. Co, znowu doktorek dzwonił? No co ty, Marysia? Chyba nie mówiła się o tej aferze, co dziś Stryjekadek zrobił z Raczyńskim, co? No ale co ty, bo ja jej mam w głowie mącić. A coś nie taki odpalony? Ja? To ty się wyszykowałaś jak na imieniny, o, podmalowana, odpicowana. No przestań ci czepiać, co ty. No po coś ci doktorka tu ściągnęła, co? Ja? No co? Tobie się chyba przyśniło. I co ci Grzesio powiedział? A, tatuś już nakablował, tak? Że Starzyński dzwonił. A co? Masz coś do ukrycia, że ci wiesz to przeszkadza? Wiesz co? Ja mam inne sprawy na głowie. Wiesz co? Wiesz, o co mnie dzisiaj Paulina zapytała?
No. Od ilu lat można zajść w ciążę? No i co tak ramionami wzruszasz? To może chyba byłaby pora porozmawiać z nią o pewnych sprawach, nie? No i co? Chcesz ją uświadamiać? No chyba lepiej, żeby to zrobili rodzice, jak inne dzieci albo jakiś zboczeniec. Wiesz co? Ja myślę, że ona więcej o tych sprawach wie, jak ty myślisz. I taka jest prawda. Pewnie jeszcze nas by mogła uświadomić. Adaś, weź ty się zastanów, co ty gadasz. No co? Trzeba z nią poważnie o tym porozmawiać, o tych sprawach. Nie uda ci się z wszystkiego wymigać, no wiesz? Co ty mi raptem teraz o tym nadajesz? To powiedz lepiej, po co tu ściągnęłaś Starzyńskiego, co? Zapomniałeś, ile czasu Marinka ma te wzdęcia? A tu ulubiona krowa mamusi. Słuchaj, nie ściemniaj, Jolka, dobrze? Na cholerę on ma tu przyjechać. On tylko powiedział, że może zajrzeć. Ciekawe, po co? Bo ma dla mnie niespodziankę. O! Zaraz. Ty mów, co się tu gra, co? Dobrze? Coś kombinujesz? Co? A? Nic nie kombinuję, no on mi powiedział... Ja naprawdę nie wiem, Adaś. Ja nie wiem, co on ma dla mnie, bo on powiedział, że ma niespodziankę. Przyczepił się jak plaster do tyłka. No już bez takich aluzji, dobrze? Lepiej powiedz, czy Paulinę zapisujemy na te kursy komputerowe w szkole. I co? I będę musiał ją znowu wozić w tej nazad, kobieto. Jezus, a gdzie ja mam na to czas? No, mało, że co kilka dni muszę wozić te zapasy do gminy na zbiórkę koła gospodyń, to jeszcze mam tym rzęchem wozić córkę na kursy. No, ty daj żyć, przecież ten polonez to sito. No właśnie. Co właśnie? No właśnie, no przydałby się drugi samochód, nie? No, ale po co dwie fury w jednym gospodarstwie, co? Ty wiesz, ile by trzeba płacić kasy za dwa auta na samo OC? Bo ja o autokasko to dawno zapomniałem. Ale mi ojciec obiecuje kasę na jakiś pięcioletni samochód. Nie lepiej, żebyś wzięła tę kasę od niego i dołożyła się do jednego lepszego samochodu? Adaś, ale ja też mam swoje sprawy rodzinne, dzieci wozić, zakupy robić. Tak, no, jasne. Ty chcesz być gospodynią nowoczesną. Mąż niech tyra, a żonka się będzie po gminie wozić. Taka jest prawda. Wiesz co? Coś się tak rozindyczy. No bo nie lubię, jak ktoś politykuje za moimi plecami. Tu jakieś konszachty z doktorkiem, tu znów statusiem. No jak nic, zdrojowy kombinuje, żeby tu sobie kasę odmieszkać. No i masz, no. No i przyjechał. No to idź go przywitaj. On mi potrzebny jak zającowi dzwonek. A co ty się tak wściekasz? On na pewno nie będzie chciał żadnych pieniędzy. A ja darmowych usług nie potrzebuję. Adaś, no kurczę, proszę cię, nie rób tu jakichś afrontów wobec doktora. A to prośba czy rozkaz, co? Wiesz co, ja nie wiem, ty chyba jesteś jakiś szurnięty. Proszę! Dzień dobry. Dzień dobry. O, widzę, że rodzina w komplecie. To świetnie, bo ja mam dla państwa niespodziankę. Wie pan, ja raczej ani w polityce, ani w życiu małżeńskim nie lubię niespodzianek. No to dobra wiadomość. Szczególnie dla pani Joli. Tak? A my mamy lepszą dla pana, bo nasza krowa po tym trudnym porodzie... Wiem, od pani Joli. Ma wzdęcia do dzisiaj. No, już jej właśnie przeszły. No tak, już się zaczęło. A co pan doktor tak się uśmiecha? Przepraszam, ale jak słyszę takie westchnienie, zaczęło się, to mi się przypomina taka scena z knajpy. Przyszło trzech kolesiów, krzyknęli, jak to się mówi, pół litra, kelner dał, wypili, wtedy jeden z nich, nielichy kizior, mówi, krzykniemy jeszcze połówkę, zanim się zacznie. A co się ma niby zacząć? No właśnie, no. Wypili tę drugą połówkę i ten kizior mówi, no, bierzemy jeszcze jedną, zanim się zacznie. No i przy czwartej to samo, a jak krzykli następną, kelner przyniósł, ale pochylił się i zapytał, a mają panowie pieniążki na to zamówienie? I co? No i ten kizior wtedy mówi, a nie mówiłem, że się zacznie? No i się zaczęło. A dobra bajka. No, ale ja nie po to przyjechałem, żeby opowiadać państwu dowcipy, więc mam niespodziankę, tak jak pani chciała. Jest auto z dobrej ręki. Pięcioletni Fordziak. Przebieg 60 tysięcy i coś tam. Kolor, kawa z mlekiem, a? Znalazłem go jak jasnowidz. Chcę go sprzedać ksiądz z Leszczy Dołu. Leczę jego psa i tak się zgadało. A? No i co pan na to? A to nie moja działka. Niech pan sobie z żoną rozmawia. Zaczęło się. Chyba nie w porę przyszedłem jako zwiastun dobrej nowiny. Co dla jednych jest niespodzianką, dla drugich może być kukuł czy miajem. To tylko tak głupio wyszło, bo on, Adaś, nie bardzo chce, żebym ja się usamodzielniła i dlatego tak. Zaczęło się. Przepraszam, Jolu, że się w to wdałem. Ale wiesz, przyznam ci się, że liczyłem na to, że może razem pojedziemy do Leszczy Dołu obejrzeć tę okazję, co? Nie pytasz nawet, ile ma kosztować? Wiesz co, Grzegorz, może
Weź chociaż dla pozorów zajrzyj do tej krowy, do obory, co? Był to 2323 odcinek powieści radiowej W jezioranach.